Aniach Lubieńko, wicemistrzyni Polski w wyścigu na ergometrze. Dziękuję. Zadowolona z tego miejsca? No, jestem całkiem zadowolona. Zawsze, wiadomo, mogło być lepiej, ale jesteśmy po ciężkim obozie w Lubinie, kadry narodowej, więc jestem w miarę zadowolona. Tylko z Martą Wieliczką. No, tylko z Martą, także, ale jestem zadowolona. Jak przed tym wyścigiem ze sobą rozmawiałyście? Zaprzyjaźniłyście się wcześniej? Tak, my już w Portugalii w grudniu mieszkaliśmy ze sobą w pokoju i teraz w Livigno też przez 3 tygodnie mieszkaliśmy razem w pokoju, więc dosyć dużo czasu spędziliśmy razem, się zaprzyjaźniliśmy. Myśmy szykowali się jakaś osoba reprezentacyjna? Mam nadzieję. Razem z Martą właśnie, Basią Jechorek i Jessiką Sobocińską tworzymy osadę na kwalifikacje, więc mam nadzieję, że to uda się. Macie bardzo podobne warunki fizyczne. Dokładnie. To chyba w zasadzie bardzo ważne jest. Tak, no próbujemy się zgrać i chyba nam to wychodzi. Już jesteś właściwie senior, tak? Czy jeszcze młodzieżówki? Jestem drugim rokiem młodzieżówki, właśnie zaczęłam to. I co w tym roku proponujesz? Jakie dla ciebie najważniejsze starty będą? No najważniejsze to wiadomo, zakwalifikować się na igrzyska w Lucernie, ale jeżeli się nie uda, no to mistrzostwa świata młodzieżowe. Czyli dwójka czy czwórka? Raczej czwórka. No jeśli chodzi o młodzieżówkę, to jeszcze powiedziałaś, nie powiedziałaś o ostatniego słowa. Nie no, nie powiedziałam, mam nadzieję, że jeżeli się nie zakwalifikujemy, to mam nadzieję, że się uda, ale jednak jeżeli się nie uda, to mam nadzieję, że czwórka młodzieżowa będzie fajną osadą, zgraną i że uda nam się zdobyć fajne miejsce. Cieszysz się, że masz obywatelstwo polskie? Tak, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję związkowi, że pomógł mi w tym. Bardzo dziękuję. Jest dobrze ci tam? Tak, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jestem w tym klubie. Mamy fajną taką rodzinną atmosferę, fajne osoby, więc jest fajnie. Klimat morski ci służy. Tak, dokładnie. Czy gdzieś raz masz czas, żeby pobiegać po plaży, czy raczej nie? No, jako kolejny bodziec treningowy, no to jest bieganie, więc często bywam na plaży i biegam właśnie. Marta Wieliczko, na co cię namawia najbardziej? Tak? Macie dużo czasu na zgrupowania, czy oprócz tego treningu, to jakieś wspólne zainteresowania, czy nie? Często oglądamy jakieś filmy różne, więc to jest naszym takim sposobem na rozluźnienie, na chwilę, żeby ze sobą na przykład porozmawiać albo właśnie pooglądać różne filmy lub seriale. Ania Chlibienko, trzymam kciuki, dziękuję bardzo. Się udało z tym Paryżem. Dziękuję bardzo, dziękuję.